Z tym busem to jest tak, że bus jest zwykłym, zwyczajnym busem i jest chyba takim małym albo trochę większym przykładem tego, żeby robić coś i wszystko tak, jak się czuje. No i niezależnie od tego, co mówią inni i jak mówią i że czasem mówią, że nie i że może lepiej nie i że nie warto, no to jak się czuje w środku, że warto, to że tak, no, żeby tak właśnie było. Cześć, witajcie w nowym odcinku Wantura. Na samym wstępie mam do Was małą prośbę. Jeśli podoba Wam się seria, jeśli podoba Wam się nasz kanał, koniecznie zasubskrybujcie nas i wciśnijcie dzwoneczek, a także zostawcie nam łapkę w górę pod tym filmem. Dzisiaj pokażemy Wam niesamowicie piękny i kolorowy samochód. Widzicie tutaj na wierzchu żółtą barwę, ale w środku jest go wiele, wiele więcej. Poznacie także jego właścicielkę Martkę oraz Budrysa. Zapraszamy. Mam na imię Marta. Chociaż znajomi nazywają mnie Martką albo krzyczą ze mną wariatka. Jestem nauczycielką jogi. No i co? I kiedy mogę, to podróżuję. No to stoimy przed Volkswagenem T3. W środku da się stanąć, jak nie jest się zbyt wysokim. Został wyprodukowany w 1989 roku, ale zarejestrowany rok później, więc jest 9.0 w dowodzie. Kiedyś był starym dieslem, a teraz ma w środku benzynowy silnik 2.0 AGG. I mam nadzieję, że już niedługo będzie też zrobiony w gazie. Co mogę Wam jeszcze o nim powiedzieć? Na dachu mam zamontowany panel słoneczny i mam mały szyberdaszek. Wcześniej mój bus miał taką metalową przegrodę z małą szybką i miał tylko jedno okienko, poza tym i z przodu miał taką ławeczkę na 3 osoby. Teraz jest dwuosobowy. Nie ma już tej przegrody, no i w środku ma zrobione wszystko tak, żeby można było sobie żyć i w miarę komfortowo podróżować. Te dwie osoby i dwa psy. Jest kuchenka, jest łóżko. Ja go pomalowałam na żółto. Wcześniej był takim smutnym trochę ziemniakiem, trochę taką obrzydliwą, rozpuszczalną kawą z mlekiem, której się nie ma ochoty pić. Czemu żółty? No, bo bus jest pod opieką wielkiego słońca, więc chyba dlatego. Są takie przebłyski, gdzie widać ten stary kolor. Więc poza silnikiem wymieniałam mu trochę blachy już i potem została wrzucona ta żółć. Wlewów żadnych nie ma, ale są w planach. Ale wszystko pomalutku. No bo cała ta przebudowa trwała, powiedzmy, że rok, tak żeby jeździł i żeby bez strachu dało się gdzieś nim wyjechać, żeby nie stanął gdzieś po drodze. No i po roku wyjechał faktycznie w pierwszą swoją podróż. Wszyscy na niego wołają żółty albo żółtek i jak już naprawdę jest źle i się psuje, to wtedy wszyscy krzyczą na niego Helios, czyli słońce właśnie. Bus i to w ogóle, co tutaj wszystko w środku widzicie, jest takim trochę przedłużeniem tych wszystkich podróży, które działy się gdzieś tam wcześniej, bo zanim go miałam, byłam takim backpackersem i miałam w zasadzie tylko plecak i to, co w plecaku. No i potem gdzieś zaczęło mnie męczyć to, że tak rzucam wszystko i potem wracam i chciałam zabrać tego trochę więcej ze sobą. No i bus został zrobiony z moimi przyjaciółmi i z takich elementów, które już gdzieś się pojawiły w tej podróży, więc cała podsufitka jest z materiału, który przywiozłam z Gambii, a te boczki, które są tuż za tobą, zrobiła dawno, dawno temu moja prababcia na swoim krośnie, na którym tkała. Deska jest z ukochanego miejsca z Kawkowa, którą zamontował mój przyjaciel. No i tak większość elementów jest znacząca albo po prostu jest jakąś przygodą i historią. Ta wielka czacha została przyniesiona przez mojego psa Budrysa na jednym ze spacerów w lesie. Ptaszki są z jednej z pierwszych wypraw, która była w góry. Sam Budrys, mały Budrys, jest prezentem urodzinowym. No więc tak się pomału zbiera wszystko w środku. To tutaj mam taki zestaw płyt. Część z nich była zbierana po różnych koncertach, a część dostałam na pierwszą wyprawę. I to, co było zabawne, to, że każdy, kto wręczał mi taką siatkę, mówił: tylko mnie nie oceniaj, to są stare płyty. Idąc od szoferki dalej, tutaj jest taki mini zestaw turystyczny na stoliczek i jedno krzesełko. Tam dalej jest drugie, zaraz Wam powiem, dlaczego tam. Tutaj mamy regulator, który wędruje wyżej do akumulatora. Akumulator jest zupełnie niezależnym systemem, jest podpięty do panela, który jest na dachu i stąd mam prąd na 12 V i taki zwykły, żeby podłączyć zwykłą lodówkę, bo mam taką zwykłą, najzwyklejszą, malutką, hotelową. Dalej mamy kafle, które sama wypalałam, trochę światełka, kuchenka gazowa i woda. No i tu dzieje się magia. Mamy miejsce na naczynka, butlę z wodą,
butlę z gazem, a z drugiej strony mamy lodówkę. Lodówkę i miejsce na kolejne bambetle. Generalnie cały ten projekt jest taki, wiecie, mega prosty. No, tutaj nie ma żadnych super ekstra skomplikowanych rozwiązań, ani jakichś wyjątkowych mebli, ani, nie wiem, schowków, tajnych skrytek. No, jest taki dosyć użytkowy po prostu, no. Był robiony na szybko. Myślę, że się sprawdza, że jest wiele takich fajnych elementów, które totalnie powtórzyłabym, gdybym miała zbudować drugiego. Teraz już wiem, jak to jest i poszłoby trochę bardziej gładko może, o. Chociaż i tak poszło całkiem sprawnie. Przed nami jest łóżko, na dole tutaj są jeszcze pawlacze, gdzie trzymam jakieś warzywka, buty albo inne rzeczy w zależności od tego, co to jest za trasa i dokąd i jak długo trwa. Z drugiej strony mam pomoce jogowe, a ten drugi stoliczek jest po to, że kiedy chcę spać, wysyłam taką deskę do momentu, kiedy zobaczę dobranoc. Podstawiam ten fotel numer 2 i rozstawiam go dalej. No i dalej mamy już przestrzeń do życia, do spania, do chillu, do relaksu, czyli łóżko. Łóżko i resztę skrytek. Jeszcze jedna jest nad nami, tam jest moja szafa. W środku są moje rzeczy do wspinania, mała biblioteczka, kosmetyczka. Z drugiej strony jest cała moja szafa. Ops. I co mi tam jeszcze przyjdzie do głowy, żeby schować? A tutaj jest moje małe studio przenośne jogi, gdzie są maty, klocki i wszystko, czego potrzeba mi do mojej pracy. Pracy w terenie i w studiu. Więc jeżeli jest taka potrzeba, to wtedy wyciągam je stąd. No i ostatnia, moja ulubiona część, to jest skrytka na jedzenie. Tutaj są takie szafeczki, do których wkładam albo całe torby, albo po prostu luźno wrzucam słoiki, makaron, wszystko pyszne. Wszystko pyszne i wszystkiego dużo. W ostatniej skrytce jest również część jedzeniowa, jedzenie budrysa. Tu jest mój ulubiony element. To jest przycisk od niczego. Tutaj kiedyś będzie światło, a póki co spełnia takie funkcje tego, że można sobie popstrykać i nic się nie dzieje, ale też tego, że to jest taki trochę wyznacznik, takie trochę prądowe serduszko busa. Kiedy nie świeci, to wiem, że nie ma prądu, poza tym, że go faktycznie nie ma. Moje cargo na wszystko co najlepsze, więc na kakao, na herbatki, na spanko, kocimiętka, to jest zwykła czarna, nie sugeruj się napisem, mój młynek. No takie różne drobnostki potrzebne do gotowania i do rozgrzewania się, albo do chłodzenia. Elementem łóżka są dosyć wyjątkowe materace, które są materacami wspinaczkowymi i wykorzystuje się je do wspinania na małe wysokości, takie 4 metry, może trochę więcej, na które można spaść. Teraz leży na nich budrys, wygodne bardzo. No i wiesz, możemy go wyciągnąć, może być po prostu chwilę kanapą, a potem może już służyć jako inny element totalnie praktyczny i taki, jakim miał być, czyli do wspinania właśnie. Busa mam od 2 lat. I jest to mój pierwszy samochód. To pierwsza taka podróż zagraniczna i to było tak naprawdę tuż po wymianie silnika, bo on po prostu zszedł spod nośnika i dzień później został zapakowany i wyjechał do Norwegii. I stamtąd wracając objechałam cały Bałtyk, wracając przez Mierzeję Wiślaną i obwód kaliningradzki. No i tak to co, bujamy się po Polsce na razie. No bo wcześniej nie był na tyle sprawny i tak, potrzebował więcej serduszka i miłości i po prostu jakiegoś tam większego budżetu w tym wszystkim, a w tym roku mamy plan na to, żeby pojechać do Hiszpanii, tam się trochę powspinać, trochę pojeździć, a później przepłynąć promem do Maroko i tam trochę zostać i posurfować z kolei, więc mam nadzieję, że się uda. Na co dzień prowadzę takie stałe, regularne zajęcia w jednej z warszawskich szkół i teraz też wynajmuję własną salkę. Nie uważam, żeby fakt, że prowadzi się, powiedzmy, że w miarę zwyczajne życie, uniemożliwiał jakiekolwiek wycieczki, nawet takie mniejsze, więc bus oczywiście umożliwia mi jak najbardziej takie warsztaty. Wy mnie złapaliście też, kiedy byłam w drodze nad morze. Byłam tam przez tydzień na zgrupowaniu żeglarskim. Wtedy mieszkam jak najbardziej w busie. Tak, nie śpię w hotelach, ja śpię w krzakach. Ale ponieważ jestem amatorką pięknych widoczków, to tak jest na
naprawdę fantastycznie. No, a kiedy mogę i kiedy faktycznie czuję, że potrzebuję, bo wydaje mi się, że raz do roku to jest naprawdę takie słuszne, żeby każdy, ale to totalnie każdy, niezależnie od tego, co robi, przynajmniej na miesiąc, naprawdę przynajmniej na miesiąc, po prostu wyjechał gdzieś. No i to, co jest super, to to, że moja praca umożliwia mi też po prostu jakiś zdalny tryb, więc korzystam z tego, no. Kurczę, też mam takie zajęcie, że po prostu muszę się czasem naładować baterie, tak żeby móc dalej przekazywać to wszystko. No i te podróże też dużo mnie uczą, więc zwożę z nich różne rzeczy. No, wybierałam takie dosyć dziwne kierunki. Mam wrażenie, że w ogóle bus zmienił też komfort moich podróży, bo przestałam martwić się o takie podstawowe dobra, jak dostęp do wody i do prądu, no bo wodę mam już w baniakach, a prąd mam po prostu ze słońca. Taką moją pierwszą backpackerską podróżą był Nepal. Tam pojechałam sama, bo podróżuję raczej sama. Czasem znajdzie się ktoś do towarzystwa, więc potem była Gambia, był Senegal, był Cypr, cóż tam jeszcze, był Izrael, potem były Filipiny, Bali, więc jest naprawdę trochę tych miejsc. Byłam w Czarnobylu, byłam na Ukrainie, tak, byłam tam, fajnie, ale wiecie, to są też takie bliskie miejsca, bo jasne, fajnie jest wyjeżdżać za granicę, ale Bieszczady i Bóg i spływ Tratwami też jest super, no. I takie małe promowe przeprawy też są naprawdę, naprawdę ekstra. Więc ostatnia była jak najbardziej Skandynawia i to wszystko, co dookoła, Łotwa, Litwa i ten obwód kaliningradzki. Tego ostatniego akurat to nie polecam. Ale to też jest tak, że bus nie odcina tego, po prostu umożliwia to, że mogę podróżować z psem. Ponieważ nie jestem kłamczuszkiem, to moja rodzina wie, że podróżuję tak, jak podróżuję. I moje obie babcie, bo mam komplet dziadków, były przerażone, absolutnie przerażone. I każdą podróżą z plecakiem i pytały, ale po co ty tam jedziesz? Może możesz zostać w domu? Po co będziesz jechać? A nie możesz z kimś jechać? Przecież zjedzą cię tam na pewno, albo nie wiem, ukradną, albo jeszcze coś innego. A potem jak powiedziałam, że chcę już w końcu mieć samochód, bo wiadomo jaki. No tak, no to z jednej strony były takie uśmiechy i że fajnie, fajnie, ale z drugiej nie może być mniejszy, że dziewczynie nie przystoi takim dużym jeździć, a co jak się popsuje i w ogóle wszystko. A potem było dużo takiej pomocy w tym wszystkim i razem z jedną z moich babci szłam sienniki, bo na początku w środku nie było absolutnie niczego i wypełniałyśmy je sianem z jej stodoły. No i to było takie magiczne odczarowanie, więc no myślę, że dużo sceptycyzmu przełamałam i cały czas przełamuję w ogóle wśród osób, które mijam gdzieś tam, ale w taki bardzo pozytywny sposób. Ale też myślę, że oni po prostu gdzieś tam się pogodzili z tym już na samym początku, no, że jakby widząc, jak dorastam i jak rosnę, ja się trochę śmieję, że jak byłam mała, to wołałam, że chciałabym być znaczkiem pocztowym i teraz chyba mi całkiem wychodzi. Chociaż niektórzy mówią, że pocztówką, bo jednak widokówki się wysyła w różne miejsca. No to, że jest to tam gdzieś jakiś, wiecie, taki naturalny rytm. Ja się śmieję, że trochę wymyśliłam sobie tego busa, że to będzie ta trójka i że tak właśnie, no, że to taka trochę moja działka. No ale z drugiej strony to mi się wydaje czymś takim zupełnie naturalnym, w sensie, że no, ja po prostu to robię, podróżuję, jest gdzieś tam we mnie w środku taka fascynacja ruchem i przemieszczaniem się i to się wypełnia w tym, w jaki sposób żyję, w jaki sposób trochę mieszkam, ale też w jaki sposób pracuję, bo pracuję z ruchem, z ciałem, z przepływem myśli, no więc wszystko jest takie płynne i nie ma w tym stagnacji. Jest dużo momentów zatrzymania, bo fajnie się zatrzymywać, doceniać i widzieć i przyglądać się różnym rzeczom, ale nie wiem, czy mogłabym tak osiąść. Gdzieś tam marzy mi się taki wielki, wielki dom i wielkie pole dookoła i las. I tak trochę się śmieję, bo czasem dosyć ryzykownie mam zatankowany samochód nie do pełna i tam gdzieś siadę na rezerwie i śmieję się, że kiedyś po prostu zabraknie mi benzyny, stanę właśnie w jakimś takim pięknym miejscu, powiem okej, to musi po prostu być tutaj. No. No myślę, że takie przemieszczanie się bardzo pomaga w uważności. To, co ja lubię robić czasem i dzielić się tym i przeprowadzać kogoś, to jest taki, no nie chcę powiedzieć, że spacer uważności, bo to znowu brzmi jakoś dziwnie. No bo wiecie, jak idzie się na spacer, ale tak zupełnie bezcelowo, no to zauważa się te wszystkie rzeczy, które są dookoła i to, że teraz akurat przestały, ale że śpiewają ptaki dookoła.
i zauważyć jakieś charakterystyczne punkty. No i ma się wtedy taką bezmyślność, beztroskość, taką pełną swobodę. Myślę, że to gdzieś tam jest połączone w jakiś sposób, bo po prostu wszystko dzieje się też wolniej i jasne, mój samochód teraz po zmianie silnika ma jakąś tam prędkość przelotową 105 i już nie jedzie 70 na godzinę, ale wciąż jakby taki stan umysłu, to jest powoli, nie śpieszymy się, doceniamy wszystko, nawet jak gdzieś coś złego, to trzeba to zaakceptować i czasem nie da się tego zmienić szybko, czasem nie da się tego zmienić w ogóle, albo przy pomocy innych osób, no i tak chyba też jest w życiu, tak musi być. Więc oczywiście można to nazywać van life'em, można nazywać to jogą, medytacją, ale tak po prostu jest. Zdarzyło się, że ktoś faktycznie zapukał w środku nocy i nawet jak potem pokazała taka odbita dłoń na upieszczonym zderzaku, zaglądał pod silnik, ale takich stricte nieprzyjemnych to raczej nie. Czasem zdarzają się takie spojrzenia, jakby ktoś go chciał capnąć, jak odejdę, ale tak to raczej odpukać. Dzieją się takie przyjemne historie, tego, że nie wiem, odpada mi tłumik i nagle znajduje się ktoś, kto po prostu pomaga mi go przymocować na wieszaki od pralni albo innego tego typu historie, więc nawet jak zdarzają się jakieś takie małe stłuczki, to też wychodzi to obronną ręką. Wydaje mi się, że nie każdy jest do tego stworzony. To trochę tak jak z wyjeżdżaniem pod namioty i właśnie tym, że jasne, mam tutaj pełen komfort dla siebie, bo mam dach nad głową, mam wodę, mogę zrobić kawę, jest prąd, co w ogóle jest naprawdę już super ekstra luksusem, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie jest w stanie zaakceptować tego, że ma czasem brudne stopy, albo że właśnie jak jest trochę za zimna woda w jeziorze, to nie ma tu prysznica i jasne, mogę podgrzać wodę i umyć się w misce. No i oczywiście są jakieś takie stacje benzynowe, na których prysznic jest. Jeszcze nie korzystałam, ale też nie korzystałam, tak jak mam ten samochód z pola kempingowego, zawsze spałam na dzikusa, więc zatrzymuję się gdzieś blisko jeziora, albo blisko rzeki, albo blisko fiordu, albo innego zbiornika wodnego. No i wiecie, czasem jest tak, że wstaję po prostu rano, sprawdzam wodę stópką i sobie okej, da się wejść bez bólu, ale czasem jest tak, że jest godzina 13 i ja sprawdzam i sobie, czy naprawdę tego potrzebuję. Jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do swojego łóżka i tego, że ma jakąś swoją rutynę i jest po prostu w jednym określonym miejscu i to życie nie mieści mu się w plecak, to totalnie nie jest dla niego. Ale jeżeli ma w sobie takie zamiłowanie do natury, do tego, żeby właśnie się przemieszczać i że wszystko może być tak ustalone po swojemu, to chyba to słowo, to tak, totalnie tak. Generalnie busiarze, jak się mijają, to jest w ogóle super wśród tych trójek, że jest naprawdę ekstra forum. Jak twój samochód się rozkracza gdzieś, to możesz napisać: ej, chłopaki, dziewczyny, jest taki problem. I czy macie kogoś? Albo jeżeli chodzi o części i jak mijamy się na ulicy, to albo trąbimy, albo machamy do siebie. No i to jest też jakieś takie dosyć określone grono, które gdzieś tam się kojarzy. Więc to jest zawsze bardzo, bardzo przyjemne i sympatyczne. Ale tych ludzi chyba poznaje się niezależnie od tego, jakim jeżdżą samochodem. To po prostu jest fajne, że wiecie, tak jak, nie wiem, mijacie się na ulicy i kojarzycie się i mówię nawet tak o byciu pieszym i kojarzycie się i widzicie jakiegoś znajomego, to tutaj jest trochę łatwiej, bo jestem duża i żółta i mam jeszcze biały dach, więc czasem ludzie wysyłają mi zdjęcia jakichś totalnie randomowych żółtych samochodów i pytają, czy to mój, czy to ja, i ja mówię nie. ale to bardzo miłe. Czy coś mogę dodać? Chyba to, że ten bus zgromadził już przez ten czas naprawdę masę pięknych, ciepłych, takich przyjemnych historii od samego początku, kiedy go mam, i z tymi wszystkimi osobami, które włożyły tutaj kawałek siebie i swojej pracy i czasu, żeby wyglądał tak, jak wyglądał i przy budowie, i później w trakcie wycieczek, co jest naprawdę, naprawdę fantastyczne. Myślę, że dalej będzie tak gromadził i zbierał. Ale cóż ja mogę dodać od siebie więcej? Marta, bardzo serdecznie dziękujemy Ci za to, że pokazałaś nam swój dom, za to, że opowiedziałaś trochę o swoim życiu. Powiedz nam, gdzie możemy Cię jeszcze znaleźć w internecie? W internecie można mnie znaleźć na Instagramie jako martka.karczewska, albo można mnie szukać na Facebooku i mojego przenośnego i stacjonarnego studia jogi jako Przedobrze. Super. Wszystkie linki oczywiście znajdziecie w opisie naszego filmu. To wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam za obecność. Trzymajcie się. Cześć. Hołk.